Bóg jest dobry, amen. Moi drodzy, chciałbym, zanim będę dzisiaj dzielił się Słowem Bożym, zwrócić naszą uwagę na dwa fragmenty w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, które dla mnie osobiście są bardzo ważne i też wierzę, że dla was będą równie ważne i budujące. Właściwie dwa fragmenty, które też zmieniły moje życie, które sprawiły, że zacząłem doświadczać Boga w inny sposób niż kiedyś. Podczas tej dzisiejszej usługi kilka też powiem słów na temat, w jaki sposób Bóg zmienił też moje życie. Kiedy słucham waszych świadectw, naprawdę jestem pod wrażeniem potężnej mocy Bożej, kiedy Bóg czyni niezwykłe rzeczy dla nas, zwykłych, normalnych ludzi. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, że dla Boga każde życie jest ważne, tak? Że Bóg działa dla jednego. Tutaj mam te ziarenka gorczycy. Widać? Tył coś widzi w ogóle? Kiepsko, nie? Przód lepiej widzi. Ja widzę najlepiej. Takie gdzieś wielkości takiej dobrej pchły to ziarenko jest. A nawet trochę może mniejsze. Potężny potencjał. Ludzie takim ziarenkiem potrafią wzgardzić, nie zauważyć, ale Bóg widzi każde z nich i co więcej widzi potencjał, jaki jest w tym ziarnie. I ja wierzę, że dzisiaj tutaj jest taki dużo ziarenek gorczycy, w których Bóg widzi potencjał i kiedy słucham waszych świadectw, widzę, jak to po prostu się dzieje. Ale te dwa słowa z Biblii. Jedno jest zapisane, właściwie dwa są w liście do Hebrajczyków. Jedno brzmi, jedno mówi tak, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. To znaczy, że Jezus Chrystus dzisiaj ma dla ciebie i dla mnie konkretne rzeczy. On się nie zmienił. On może czynić te same rzeczy, które czynił w przeszłości. Świadectwa tego są dowodem najlepszym. I drugie słowo, te z Hebrajczyków z 4 rozdziału mówi, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, szpiku i kości. To znaczy, że jeżeli dzisiaj poddasz się pod Boże Słowo, ono może ciebie tak w dobry sposób przeciąć, rozciąć, po to, żebyś wszedł głębiej, żebyś doświadczył czegoś mocniejszego w swoim życiu. Jesteście dzisiaj gotowi słuchać Bożego Słowa? Pomodlimy się. Halleluja. Duchu Święty, tak teraz zapraszamy Ciebie, abyś Ty do nas mówił. Panie, ja Tobie dziękuję za wszystkie już osoby, które oddały Tobie swoje życie. Dziękuję Ci, że zrodziło się kilka serc dla Bożego Królestwa. Dziękuję Ci, Panie, za to. Ojcze, modlę się o to, abyśmy dzisiaj przychodzili do Twojego, Panie, słowa, które ma moc uzdrawiać, leczyć, zbawiać. Słowa, które ma też moc nas osądzić, pocieszyć, usprawiedliwić, oczyścić. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, które ma przede wszystkim moc zmienić nasze życie. Dlatego otwórz nasze uszy, bo słudzy Twoi słuchają. W imieniu Jezusa. Amen. Wczoraj mieliśmy czas, kiedy podczas dwóch sesji odkryliśmy te dwie ważne rzeczy. Pierwsza, do której mówiłem wielokrotnie, do której też zachęcałem was, abyśmy uwierzyli, że Bóg działa z powodu jednego. Z powodu każdego i jednego pojedynczego człowieka. Mówiliśmy o tym, że życie każdego z nas dla Boga jest ważne i cenne. Nawet jeżeli ty sam tego życia nie szanowałeś, albo nie szanujesz, albo je lekceważysz, musisz wiedzieć, że dla Boga twoje życie jest cenne i ważne. Dlatego, że za tym stoją dwie rzeczy. Bóg jest dawcą naszego życia, On nas stworzył. I druga bardzo ważna rzecz taka, że to Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, zapłacił cenę za każdego z nas. Dlatego Biblia mówi bardzo wyraźnie, że w Bożych oczach jesteśmy cenni, drodzy i On nas miłuje. I cały problem tkwi w tym, żebyś ty w to też to uwierzył. Żebyś miał takie przekonanie. Bóg działa z powodu jednego. Bóg, dla Boga każde życie jest cenne. A także mówiliśmy o tym, że o tych trzech ważnych pytaniach, a właściwie trzech ważniejszych odpowiedziach, które są w stanie opisać całe nasze życie. Mówiliśmy o tym, zastanawialiśmy się nad tym, skąd pochodzimy i odkryliśmy w Bożym Słowie, że pochodzimy z Bożych rąk, kim jesteśmy. Tutaj mówiliśmy o naszym stanie w grzechu i kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, a także dokąd zmierzamy. No i dzisiaj chcę właśnie na ten temat mówić. W jaki sposób Bóg dokonuje przemiany człowieka?
w jaki sposób Bóg uruchamia ten tkwiący potencjał. To jest niezwykłe. Wczoraj sobie chodziłem po Ustroniu i zobaczyłem niezwykłe drzewo, które ma w obwodzie 6 metrów i wysokie ponad 30. Jest takie drzewo, tu bardzo blisko. Wiecie, jak się ten drzewo nazywa? Dąb Sobieskiego. I tak z ciekawości zobaczyłem, o co chodzi z tym dębem Sobieskiego. Okazuje się, że kiedy w 1683 roku tutaj szły wojska na Wiedeń walczyć z Turkami, już wtedy Turcy mieli ochotę na Europę, na islam, chciał podbić Europę. Jan Sobieski ciągnął właśnie przez Ustroń. Nie wiedziałem o tym. I na pamiątkę tego przemarszu wojsk królewskich mieszkańcy Ustronia posadzili dąb. Prawdopodobnie posadzili taki mały jeden żołędź. I wyrósł potężny dąb. 6,5 metra w obwodzie. Ponad 30 wysokie. Kto jest Ustronia i o tym nie wiedział? Ręka do góry. Jest. O, idziecie Ustroniaki. Musiałem przyjechać ze Świdnicy, żeby wam to powiedzieć. Niesamowita rzecz. Potencjał w małym żołędziu, który przerodził się w potężny dąb. I wiesz, kiedy dotykasz tego drzewa, to jest niezwykła rzecz. To dotykasz drzewa, którego dotykały ręce sprzed 300 lat. To samo drzewo. Świadek historii w Ustroniu. Niezwykła rzecz. Bóg widzi potencjał. Wiecie, żołądź może się stać dębem albo skończyć w żołądku dzika. Kiedy skończy w żołądku dzika, no to tylko trochę użyźni później ziemię ewentualnie. Bóg chce dzisiaj wyciągnąć z ciebie twój potencjał. On chce, żebyś go zrealizował. A więc w jaki sposób Pan ma to uczynić? Dlatego też dzisiaj chciałbym wam przedstawić pewne zaproszenie, jakie ma Jezus dla każdego z nas. Pewną propozycję. Czasami, kiedy oglądam reklamy w telewizji, to też są pewne propozycje. Zauważcie, że reklama jest tak zbudowana, że przyciąga uwagę, pokazuje same okazje i same korzyści. I na przykład patrzysz sobie w telewizor, a tam jest taki super samochód, super Volkswagen na przykład za 30 tysięcy złotych. Myślisz, ja, takie auto. Tylko tyle. No w sumie nie mam tyle kasy, ale to już jest niedużo, 30 tysięcy. Ale tam przy tych 30 jest taka mała gwiazdka. I okazuje się, że to są 4 razy 30 tysięcy trzeba zapłacić. A więc jest jakiś mały haczyk, który sprawia, że jednak niby dla wszystkich, a nie dla wszystkich. Banki oferują na przykład kredyty. Przyjdź do nas, damy ci kredyt na mieszkanie. Dla każdego. Hasło kredyt dla każdego. No i znowuż jest jakaś gwiazdka, później okazuje się, że no nie dla każdego, tylko dla tych, którzy mają zdolność kredytową, którzy coś tam. A więc w reklamach w świecie jest bardzo wiele różnych takich haczyków. To, co się wydaje na pierwszy rzut oka takie fajne, godne pożądania, gdzieś ma jakiś ukryty haczyk. Ale wiesz, jest Boża propozycja. Niezwykła propozycja Pana Jezusa, która nie jest ani reklamą, która nie ma żadnych ukrytych haczyków, która naprawdę jest dla każdego. Dla każdego człowieka. I teraz, kiedy mówię dla każdego, to chciałbym, żebyście się z tym utożsamili, że nie wyłączamy z tego słowa że nikogokolwiek. Dla każdego człowieka. Czasami, kiedy myślimy o innych ludziach, myślimy o każdym innym, to często taką naszą miarą jesteśmy my sami. A więc jak jesteś takim porządnym człowiekiem, to myślisz o każdym porządnym człowieku. I wszystkich nieporządnych eliminujesz ze swojej uwagi. Jezus mówi do każdego. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział 23-25. I Jezus powiedział do... Jak tam mamy? Powiedział do wszystkich. A więc kiedy Jezus kieruje swoje poselstwo, swoją propozycję, nikogo nie pomija. Powiedział do wszystkich. Co powiedział? Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Jestem trochę lat wierzący i nauczyłem się jednej
jednej z rzeczy, której się nauczyłem, to jest taka, że kiedy Jezus coś mówi, zawsze mówi dokładnie, precyzyjnie i zawsze ma to na myśli, o czym, co my słyszymy. Jezus zaprasza każdego. Zaprasza ciebie i mnie. Może tak dla treningu interpersonalnego. Powiedz sąsiadowi, Jezus zaprasza każdego. Powiedz tu koledze, Jezus zaprasza każdego. Jezus zaprasza ciebie. Jak się teraz z tym czujecie? Dobrze czy tak? Raczej niepewnie. Wiecie, my jesteśmy nauczeni, nas uczy życie bardzo wielu rzeczy i wiemy, że jak coś jest za darmo, no to albo dla wszystkich już jest jakieś dziwne podejrzane. Kiedyś, pamiętam, robiliśmy takie spotkanie dla ludzi z kościoła, spoza kościoła, spotkanie ewangelizacyjne, ale w takiej innej formie. Robiło to Stowarzyszenie Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Polegało to na tym, że zapraszaliśmy ludzi na taką kolację i na tej kolacji był taki wspólny czas, a potem ci bracia, którzy przyjechali, usługiwali świadectwami i na końcu była modlitwa o przyjęcie Pana Jezusa przez tych, którzy chcieli. I pamiętam, poszedłem do mojej kuzynki, dziewczyny wykształconej, no i mówię, słuchaj, mamy takie fajne wydarzenie, mamy taką kolację, na którą cię zapraszam. Ona mówi, a ile to kosztuje? Ja mówię, no, za darmo. Ona, a, za darmo? A nie, za darmo to nie, to ja dziękuję za darmo. To jest podejrzane, coś tutaj chcecie nas chyba tutaj chwycić. Złapać nas chcecie. Podejrzane, za darmo. A więc jesteśmy nauczeni, no, gdzie jest ten haczyk, nie? Przyjdźcie do nas, teraz coraz więcej zborów reklamuje, będzie super nabożeństwo i darmowa chyba kawa. Super, mamy super kawę. I ta kawa to jest, nie wiem, to jest haczyk taki, przyjdę na kawę, a przy okazji na coś innego, nie wiem. W każdym bądź razie wiem, że czasami ludzie są podejrzliwi. Też pamiętam, jak kiedyś do nas, do Janowic, lata temu przyjechał pewien człowiek z Bydgoszczy. Nazwijmy go Adam, dla prostszego przekazu. I otóż Adam przez pierwsze 3 noce w ogóle nie spał. Dlatego, że bał się zasnąć, ponieważ ten człowiek, który mówił mu pojść do Janowic na odwyk, powiedział mu, tam ci wymienią serce i mózg. Na nowy. I chłop 3 dni nie spał, ponieważ on mówi, ja bałem się, że kiedy zasnę, to tu wpadniecie, weźmiecie mnie do wózka, przywiążecie i mi zrobicie operację. I my tak patrzymy, człowieku, co ty gadasz? Mamy tylko noże w kuchni, dosyć tępe, ale to się tym nie da nic zrobić. On myślał, że mu wytniemy mózg i damy mu nowy. I serce mu też, że mu wymienimy. No tamten człowiek w dobrej wierze, dobry chrześcijanin, miał na myśli przemianę umysłu, przemianę serca, jaką robi Pan Jezus. Najlepszy chirurg i bezboleśnie. Amen? Nic nie musi nas wyciągać. Ale on sobie wymyślił, że teraz, no i 3 dni spał. Potem się przyznał, wszyscy mieliśmy fajną zabawę. A więc chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie ma tu żadnego haczyka w tej propozycji Pana Jezusa. Nie ma żadnych ukrytych gwiazdek. Czasami niektórzy głoszący Ewangelię mówią w takim pewnym skrócie myślowym, że kiedy przyjmiesz Pana Jezusa, to już będzie zawsze super, zawsze fajnie, bez żadnych problemów. To tak jakbyś, wiesz, na jachcie płynął zawsze z wiatrem i słońce i taka ciepła bryza i takie. To nie jest prawda. Bo ten fragment, który czytałem, bardzo wyraźnie mówi o braniu krzyża. Mówi o pewnym koszcie, jaki musimy ponieść, aby pójść za Panem Jezusem. Jezus nigdy nie sprzedał Ewangelii w taki tani sposób. Róbcie, co chcecie, byle chodźcie za mną. Ja was kocham, ojciec jest miłością i wszystko będzie tak, chodźcie za mną. Jezus tak nie głosił. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, jeśli kto chce pójść za mną, niech idzie i bierze swój krzyż i naśladuje mnie, bo w ten sposób zachowa swoją duszę. Potem dał takie pytanie, cóż z tego, że cały świat pozyskasz, jeżeli na swojej duszy szkodę poniesiesz? A więc jest coś najcenniejszego dla nas, co mamy. To jest nasza dusza, nasze życie. Masz je tylko jedno. Amen? I ono przemija. Niestety to jest bolesna historia. Kiedy byłem młodszym człowiekiem, wydawało mi się, że ta młodość nigdy nie mija. No i teraz patrzę w lustro i mówię, no, a jednak mija. Jednak mija, czas leci. Jakoś to się dziwnie dzieje, że coraz częściej wspominamy, co było, niż to, co jest. No bo to tak, teraz to, co jest, to tylko do Pana trzeba będzie pójść jeszcze. Czas mija.
A więc chodzi o to, żebyś zyskał swoją duszę, żebyś ją pozyskał. A więc Jezus mówi do każdego. Kładzie, jak to się mówi, kawa na ławę. Zaprasza każdego. I wiecie, dla nas ludzi żyjących w XX wieku, XXI właściwie wieku, kiedy czytamy ten tekst, to tak właściwie nie widzimy za bardzo nic tam ekscytującego. No dobra, Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, czy jeśli, to niech idzie i tam te swoje warunki przedstawił. Ale gdybyśmy weszli w środowisko żydowskie, w tamtą kulturę, to nagle okazuje się, że to, co mówił Pan Jezus, to był szok dla Żydów. Żaden rabbi w ten sposób nie pozyskiwał sobie uczniów. I mówił, kto chce, niech idzie za mną. Dawajcie, wszyscy chętni, chodźcie. Żaden rabbi tak nie robił. Rabin w tamtej kulturze to był ktoś. To był ktoś ważny, ktoś znaczny, ktoś, kto znał doskonale Boże Słowo. Rabbi miał swoich wybranych, specjalnie wybranych uczniów, wyselekcjonowanych. Nie każdy mógł być uczniem rabina. Jeżeli rabin się szanował, miał taką dobrą szkołę, to miał też wybranych, dobrych studentów, dlatego że źli studenci robili mu kiepską opinię. A kto by chciał być studentem czy uczniem kiepskiego rabina? A więc to byli bardzo dobrani, wyselekcjonowani mężczyźni. Ci, którzy odpadli w procesie tej selekcji, wracali do swoich domów, wracali do swoich zawodów. Byli kamieniarzami, pasterzami, rybakami, kupcami, rolnikami. A więc zanim się stałeś uczniem jakiegoś rabina, to trzeba naprawdę było się dużo napracować. A na końcu był egzamin. Musiałeś przed tym rabinem wykazać się wiedzą. On pytał ciebie, odpytywał. Czasami na przykład trzeba było powtórzyć, czy wyrecytować całą księgę z pamięci. My znamy kilka wersetów, kilkanaście wersetów, a niektórzy talmidim, czyli uczniowie, znali całe księgi na pamięć. No i ten rabin, kiedy stwierdził, że ten ktoś ma potencjał, może kiedyś jego imię rozsławić. Pamiętacie, tak jak takim słynnym był Gamaliel, rabinem, być w jego szkole to był zaszczyt, a później, kiedy ktoś był słynnym takim uczniem, to mówił to, ja ze szkoły tego właśnie człowieka pochodzę. A więc to nakręcało jakby dobrą opinię, to nakręcało reklamę dla takiego rabina. I gdyby rabin powiedział sobie tak, jak Pan Jezus to zrobił, kto chce, niech idzie, szybko by stracił chęć, znaczy jakby pragnienie bycia w jego szkole. Ale to jest właśnie niezwykła rzecz. Zobaczcie, że w Nowym Testamencie wielokrotnie ludzie nazywali Jezusa nauczycielem, czyli rabbim. On dla nich był nauczycielem cennym, niezwykłym, ale też nieprzewidywalnym. Dlatego, że on ten porządek rekrutacji do szkoły rabina wywrócił do góry nogami. Pamiętacie taką historię w świątyni jerozolimskiej? Kiedy Jezus wszedł do tej świątyni, co tam zrobił? Te wszystko poprzewracał do góry. Tam było poukładane wszystko, jak ma być. Wszystko było tak od lat, od wieków. Jezus wszedł, zobaczył, wywrócił do góry nogami. I tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest chyba jego specjalność, aby wszystko w naszym życiu przewrócić do góry nogami. Kiedy zaprosisz do serca Pana Jezusa, wszystko się w Nim zmieni. On przewróci całe twoje życie do góry nogami, ale tak naprawdę dopiero wtedy twoje życie stanie na nogi. Amen? Dopiero wtedy. Pamiętam, jak to spotkało moje życie. Ja sobie też je ułożyłem. Dawno, dawno temu. Ponad 20 kilka lat temu. Wybrałem swoją drogę, żeby być studentem seminarium. Gdzieś zapragnąłem być księdzem. Do tego pchnęła mnie pewna sytuacja w technikum, w piątej klasie. Zmarł nasz kolega. To był dla mnie bardzo osobisty szok. Był to taki dosyć mój bliski kolega. I pewnego dnia, pewnej soboty, bo to były czasy, kiedy w sobotę się pracowało i do szkoły chodziło. Nie wierzą mi tu niektórzy. Tak było. Naprawdę to było dawno temu. I nie było komórek, nie było laptopów. Wiecie, czego nie było jeszcze? Ludzie. Jak myśmy w ogóle wtedy mogli funkcjonować? Ja nie wiem. Ale żyło się jakoś. No i wchodziłem w soboty do szkoły. Taki był czas. A więc tej soboty przyszliśmy do szkoły na lekcję.
I pani nam mówi, że Arka nie ma, bo jest w szpitalu. Coś się mu stało, w nocy stracił przytomność, zawieziono go do szpitala górniczego w Obrzychu, a za tydzień w sobotę był jego pogrzeb. Chłopak 19 lat, przystojny, fajny, zdrowy wydawało się, w ciągu tygodnia odszedł. To był dla nas szok. To mną tak wstrząsnęło, że wtedy w ogóle po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, jaki jest cel mojego życia, po co ja żyję? Jakoś wcześniej w ogóle nie myślałem w tych kategoriach, że młodzi ludzie umierają. Zawsze myślałem, że śmierć to jest problem tych przynajmniej po 50. Już skończyłem 50. Teraz mówię po 100, żeby tak było bezpieczniej. To jest problem tych ludzi. Jakoś to się przesuwa razem z moim wiekiem, ta granica. Jakoś tak dziwnie to działa, nie? Człowiek ma 8 lat i mówi, a co ja żyłem, krótko żyłem, jeszcze by się pożyło trochę. I taki młody berbeć mówi, jaki dziadek, on już 6 lat, jeszcze w ogóle rusza, to cud, że oddycha, to cud. Ale ten dziadek mówi, ej, ja jeszcze bym trochę pożył. Ale wiecie dlaczego? Bo Bóg nas stworzył do życia, nie do śmierci. W nas włożył pragnienie życia i dobrze, bo też obiecał nam życie wieczne i ono się nie skończy. Ale wtedy tak na to patrzyłem. Jak młody człowiek umarł? Wiesz, wystarczy pójść na cmentarz, pierwszy lepszy, i się przejść po grobach. I zobaczysz, że z każdej grupy wiekowej są tam ludzie. I niemowlęta, i dzieci, i młodzież, i starcy, i w sile wieku. To tylko mówi o jednej rzeczy, że pewnego dnia każdy człowiek spotka się z Bogiem. Ale to mnie wtedy pchnęło właśnie do takiego myślenia, aby pójść do seminarium. I wtedy już, kiedy skończyłem szkołę, studiowałem na tej uczelni, skończyłem ją po 6 latach, trafiłem na parafię i tam zaczęły się właśnie takie sytuacje, gdzie kontakt z Bożym Słowem, prowadzenie odnowy w Duchu Świętym plus własne niepowodzenia w budowaniu świętości, własna grzeszność sprawiły, że zacząłem po prostu odkrywać nowe rzeczy. I był pewien taki moment, właściwie po 4 latach takich mojego bycia księdzem, a roku takich intensywnych poszukiwań, właśnie list do Hebrajczyków. Czytałem przed mszą wieczorną i tam nastąpiło to przewrócenie całego mojego życia, bo ja sobie już je ułożyłem. Już miałem plan, że do końca życia będę księdzem i tam kiedyś będę proboszczem, pewnie w jakiejś wiosce może gdzieś. I tak po prostu jako ksiądz pewnego dnia przejdę na drugi brzeg. Ale coś się wydarzyło. Po roku poszukiwań spowodowanych różnymi sytuacjami, łącznie z tym, że widziałem ludzi przemienionych przez Boga, zawsze w moim sercu była chęć doświadczania Pana Boga bardzo osobiście. Nie tylko w sensie takim teoretycznym, pewnej wiedzy, którą miałem, ale doświadczenia głębszego. I wtedy właśnie czytałem fragment z Hebrajczyków 10 rozdziału i chciałbym takie dwa wersety odczytać. Było to pół godziny przed mszą wieczorną, a więc szedłem tam za chwilkę odprawić kolejną mszę. I czytam tak, 10 rozdział, 11 werset. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. A, to o mnie. Ja nawet 2 razy dziennie miałem tę służbę, a nie raz w niedzielę i 3 razy, zależy ile było tych przed odprawienia. I składa wiele razy te same ofiary. Prawda. Przez 4,5 roku to tak by pomnożyć, to jest ile? Zaokrąglić 1500 dni, razy przynajmniej 2, no to z 3000 takich ofiar złożyłem. Mam na koncie. Nie liczę takich w sytuacji jak pogrzeby, chrzty, śluby, bo to się powiększa. Więc kilka tysięcy takich ofiar mam złożonych, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. A, robię coś, co nie ma sensu. Składam ofiary, które nie są skuteczne, ale ja wierzyłem, że są skuteczne. I odwróciłem kartkę i kiedy tę kartkę odwróciłem na drugą stronę, to właśnie dostałem jakby takim Bożym młotem w głowę. Nie wierzyłem, że to jest w ogóle w Biblii. Lecz gdy On, mowa o Jezusie, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I to wywróciło całe moje poukładane życie księżowskie. Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę.
A 14 werset mówi, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I wtedy zrozumiałem, że straciłem pracę, że jestem bezrobotny, nie mam co robić. Jezus przez to objawienie przewrócił wszystko w moim życiu. I dlatego przestałem być księdzem, mówiąc w wielkim skrócie. Czego nigdy nie żałowałem i nie żałuję, bo jestem teraz prawdziwie wolnym człowiekiem, głoszącym prawdziwe Boże Słowo, bez żadnych jakichś kompromisów, jakichś dodatków i ulepszeń i dziwnych komentarzy. I wiesz co? I wierzę w to, że Jezus, kiedy otworzysz Jemu swoje serce, również wszystko z Nim zmieni. Przewróci do góry nogami. Ale dopiero wtedy to życie stanie naprawdę na nogi. Amen? To jest cudowny Jezus. A więc zobaczcie, to jest Jego specjalność. Powywracać wszystko, zrobić swój porządek. Bo zobaczcie, z jednej strony ludzie, tłumy chodziły za Jezusem i były pełne podziwu dla tego niezwykłego człowieka. Widziały Jego cuda, widziały Jego naukę, widziały Jego żywot, życie. I to budziło podziw. Ale kiedy patrzyli na Jego uczniów, ten podziw tak nagle topniał. Bo naprawdę miał taką dziwną ekipę. Gdybyśmy się przypatrzyli bliżej Jego uczniom, no to było 12 jakby takich przypadkowych ludzi. Kilku rybaków, jakiś polityczny awanturnik, Szymon Zelota, taki skrytobójca po prostu, on lubił Rzymian i czasami w starym życiu po prostu ich wysyłał na drugi brzeg. Taka była ich rola z tych ludzi, kolaborantów. I jeszcze najgorsze to, że w tej ekipie był ktoś, kogo wszyscy Żydzi nienawidzili i ta jakby nienawiść czy ta niechęć jakoś dziwnie dotrwała do naszych czasów, do tej grupy ludzi. Poborcy podatkowi, urząd skarbowy. Kto go lubi? 30 kwiecień każdego roku. Trzeba się przyznać, trzeba złożyć. Ale Żydzi w tamtym czasie nienawidzili takich ludzi. A więc widzą Jezusa i widzą Jego uczniów. Jezus, święty, doskonały, niezwykły człowiek i tacy trochę dziwni ludzie. W oczach Żydów tak naprawdę byli nikim. Żaden nie był z jakiegoś porządnego rodu, żaden nie był z rodziny jakiejś kapłańskiej, a kilku rybaków. I czasami tak jest, że ludzie, kiedy słuchają nas, to tak często przypisują wagę do tytułów, do wykształcenia. Powiem wam, że kiedy byłem księdzem i mieli tacy rybacy, tacy prości ludzie z niewykształceni mówili o Jezusie, to czasami buzia mi się szeroko otwierała i mówię, skąd oni to wiedzą? Ja się uczyłem 6 lat w seminarium na ten temat, a tu taki przychodzi rybak i mówi to, Jezus to i tamto i prawdę mówi. No prawdę mówi. A więc zobaczcie, dla Żydów ci uczniowie naprawdę niewiele znaczyli. Oni byli nikim. A więc Jezus zrobił coś zupełnie innego. On mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie bierze swój krzyż na siebie codziennie i mnie naśladuje. A więc to słowo jeśli, to jest zaproszenie. I mam nadzieję, że nikt z was nie czuje się przymuszany, nikomu z was nie wykręcamy ręki, aby zechciał przyjąć Pana Jezusa. Powiem ci wprost, nie musisz. Jesteś zupełnie wolny. Możesz pójść swoją drogą. Amen? Nie czuj się, że kiedy jest po raz kolejny wezwanie przyjść do Jezusa, to i znowu mnie cisną, i znowu mnie... Nie, nikt cię nie cisnął. Jezus powiedział, jeśli kto chce, to jest zaproszenie, z którego możesz skorzystać albo nie. To słówko kto mówi bardzo wyraźnie, że tu chodzi o każdego. Każdy jest zaproszony. Każdy. I kto chce. To jest wolna decyzja. Nie da się być uczniem Jezusa z przymusu. To musi być twoje tak. To musi być twoje chcę. I zwróćcie uwagę, kiedy ludzie słuchali Jezusa, kiedy słyszeli to wezwanie, jeśli kto chce pójść za mną, to nagle okazało się, że ci, którzy odpadli w różnych eliminacjach u innych rabinów, nagle mają szansę. Jezus nie stawia żadnych warunków. I potem czytamy, że tłumy zaczęły napływać do Niego. A On potem wybrał sobie 12, potem 72, potem ta liczba się coraz bardziej zwiększała. Każdy.
Ale jest bardzo ważna rzecz, która tutaj jest gdzieś ukryta. Jeżeli Jezus mówi, że każdy, że nie ma warunków wstępnych, że On usunął wszelkie jakieś oczekiwania, wymagania, które by trzeba byłoby spełnić, jeżeli On to wszystko przekreślił, to znaczy, teraz to dobrze posłuchaj, to znaczy, że nie ma żadnych wymówek. Nikt nie ma żadnej wymówki, aby powiedzieć, no ale to mnie nie dotyczy. Jeżeli mówi każdy zaproszony, Jezus przekreślił wszystkie wymówki, jakie były tylko możliwe. A więc usuwa przeszkody, ale też usuwa wymówki. Każdy może pójść. Rybak, wykształcony, uczeń, człowiek, matka, każdy człowiek. Nikt nie ma wymówki. Jeśli chcesz się uczyć od mistrza Jezusa, możesz to zrobić. I mam takie pytanie, jaką masz ty dzisiaj wymówkę? Jaką masz wymówkę? Jeszcze nie teraz? Jeszcze, że młody? Jeszcze aż taki to ja nie jestem uzależniony, tylko tak trochę? Wiecie, czasami ludzie mają taki dystans do Pana Jezusa, ponieważ uważamy, że jesteśmy zajęci. Nie mamy czasu. Nieraz to słyszałem. Bracie, ja dopiero, ja się nawrócę tak gdzieś po 60, tak już tak będę sobie tak już powoli schodził z tego świata, to wtedy będę miał czas. Pochodzę sobie do kościółka, pomodlę się do Bozi. Nie wiem, o kim ty w ogóle mówisz? O jakiej Bozi? Co to jest Bozia? Bo ja nie znam kogoś takiego. Znamy takie teksty? Znamy. Sami żeśmy takie rzeczy mówili. Chcę wam powiedzieć, Bozi nie ma i nigdy nie było. Jest Bóg Wszechmogący. Nie da się z tego tematu spłaszczyć. Nie można. Teraz nie mam czasu. A może mówisz, ach, ja już taki jestem zniszczony przez nałogi. Mam taką przeszłość, rozwody, siedziałem w więzieniu. Mam długi, kłopoty finansowe. Jak teraz Bóg? Ja teraz muszę sobie jakoś to poradzić, ogarnąć. Ale jak tylko sobie poradzę i sobie ogarnę, to wtedy jakoś pomyślę o tym. To nie działa. To nie działa, dlatego że Jezus każdego zaprosił. Kiedy Jezus zaprasza nas, nie patrzy na naszą przeszłość. Pamiętacie to ziarenko, o którym mówiłem? Bóg widzi w nim potencjał. Chociaż żołędź byłby lepszy. Na drugi raz przed żołędziem. Bo to drzewo jest super tutaj w Ustroniu. Bóg nie patrzy na przeszłość. Kiedy bierze twoje życie, przeszłość przestaje się liczyć. A więc w jaki sposób Bóg może z takich, jak nieraz myślimy o sobie, najgorszych ziaren coś dobrego wyrosnąć? Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział 31-32. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarnko gorczycy. Wyjął je pewien człowiek, wziął je pewien człowiek i zasiął do swojej roli. A więc pierwsza zasada, która pozwoli nam wydobyć potencjał z nas takich ziaren, jest to, że ziarno najpierw musi być zasiane. Jaki jest cel zasiania ziarna? Ono tam obumiera. Ono tam staje się martwe po to, żeby wypuścić nowe życie. W Ewangelii Jana 12, 24 czytamy taką prawdę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. A więc przekładając to na nasz język, musimy tak stwierdzić, że warunkiem rozwoju, warunkiem uwolnienia tego potencjału, jaki jest w tobie, jest najpierw obumarcie ziarna. Musisz umrzeć dla siebie. To znaczy wziąć krzyż. Umieramy dla samych siebie, dla swojego ja. Najpierw musisz umrzeć dla starego życia, aby móc zacząć żyć nowym. Dlatego
Biblia mówi o upamiętaniu, o zmianie myślenia, o tym, że odwracamy się od starego życia, ale to jest tylko jeden krok, bo drugi krok jest, to jest nowonarodzenie, czyli stare musi umrzeć, aby mogło zacząć żyć nowe. Jezus o tym mówił bardzo wyraźnie w Ewangelii Jana 3 rozdział 3-5, zobaczmy. Odpowiadając, Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę. Kiedy Jezus mówi dwa razy zaprawdę, to tak, wiecie, to jest jak amen w pacierzu. Nie może być inaczej. To znaczy, to jest bardzo ważna informacja. Istotna, niezmienialna. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Ziarno najpierw musi obumrzeć, aby wydało nowe życie. W jaki sposób obumiera? Galacjan 2:20 mówi tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Kto chce i za mną, niech bierze krzyż swój i naśladuje mnie, tak? Droga krzyża prowadzi tylko w jedno miejsce. Droga krzyża prowadzi na śmierć. Nikt, kto szedł z krzyżem, nie wracał z powrotem. To nie było tak, że ktoś, kto wziął krzyż, miał wyrok śmierci, szedł z krzyżem i mówi: poczekajcie, zaraz tu wrócę, tylko tam dojdę na tą górkę i wrócę z powrotem. Nie. Ludzie wiedzieli, że jak ktoś miał krzyż na swoich plecach, to już go nigdy więcej nie zobaczył. On tam po prostu zostawał, umierał. I nasza stara natura, nasze stare życie musi mieć właśnie miejsce na krzyżu. Moje życie, mówi Paweł, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. A więc wszystko się zmienia. Rewolucja dokonuje się. Stoły są przewrócone. Ale to jest jedyna szansa na nasze życie. I Rzymian jeszcze 6 rozdział 6-10. Czytamy tutaj tak. Wiedząc to, a więc to jest to coś, co możemy wiedzieć, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, czyli z Jezusem ukrzyżowany. Dlaczego? Aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Tu jest klucz do życia wolności. To znaczy, że możesz stąd wyjechać i nie wrócić więcej do picia, do narkotyków, do czegokolwiek, do grzechu. Kiedy umrzesz razem z Chrystusem, abyś nie służył więcej grzechowi. Dlatego nasze stare życie jest przybite razem z nim do krzyża. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Wyobraź sobie taką sytuację. Może będzie makabryczna, ale wyobraź sobie. Przez sekundkę pomyśl, jaką najbardziej lubisz potrawę w swoim życiu. Przyjmijmy dla celów wykładu, każdy lubi najbardziej pizzę. Taką pachnącą pizzę. Nie kiwa głowy, że nie. To jest przykład. Nie, ja nie lubię pizzy. To nie chodziło o to. To chodziło o to, że będę tylko przykład. A więc twoja najbardziej ulubiona potrawa, którą po prostu kiedy czujesz, to już wszystkie smaki tutaj napływają, już się prawie ślinisz i zaraz ją zjem, zaraz ją po prostu połknę i będzie cudownie, będę się cudownie czuł. Zaraz fotel wezmę i sobie jeszcze pośpię. I wyobraź sobie, umarłeś, leżysz martwy na podłodze i mówią: słuchajcie, Heniek lubił tą potrawę, przynieśmy mu ją. I wnoszą tą potrawę. Ona pachnie. Wszyscy wokół Henka stoją: jak ona pachnie, zjadłbym tą potrawę, ale to jest Henka potrawa. A Heniek co? Nawet mu powieka nie drgnęła. Dlaczego? Bo jest martwy i to nie ma żadnego wpływu na niego, rozumiesz? Kiedy jesteś martwy z Chrystusem, żaden grzech nie będzie w stanie cię pobudzić. Amen? Tak właśnie jest. A więc zobacz, kiedy umierasz dla samego siebie, jest szansa, aby uwolnić potencjał ziarna. A Jezus, czytamy dzisiaj, zaprasza każdego. Wita każdego, kto chce iść za Nim. Ale bardzo ważna rzecz. Jezus powiedział coś, co nie wszystkim się podoba
I nie wszyscy przez to przychodzą. On powiedział bardzo wyraźnie, jeśli chcemy iść za Nim, to musimy zostawić wszystko. To znaczy, że Jezus jest teraz najważniejszy. I zobaczcie, tak było z Jego uczniami. Oni z Nim chodzili, oni z Nim mieszkali przez prawie 3 lata. I Jezus mówi bardzo wyraźnie, kto miłuje bardziej ojca, matkę, rodzinę niż mnie, nie jest mnie godzien. A więc Jezus mówi, każdy zaproszony, każdy przyjęty, ale decyzja za Nim, pójście za Nim kosztuje. Dlatego chciałbym, żebyś o tym pamiętał. On zaprasza każdego, ale Jezus bardzo wyraźnie mówi, to będzie kosztowało cię wszystko. Na tym polega radykalne życie chrześcijańskie. Ale Jego zaproszenie jest warte, ponieważ naszego życia nie kończy śmierć. Śmierć jest przejściem do czegoś lepszego, do nowego życia, pełnego życia. I myślę, że kiedy, mam taką nadzieję, pewnego dnia staniesz przed Panem, zostaniesz przyjęty przez Niego i przypomnisz sobie ustroń 2018 rok, czerwiec i powiesz sobie, aha, faktycznie, nie miałem wtedy bladego pojęcia, jak jest cudownie z Jezusem, ale teraz wiem i dziękuję, że wtedy właśnie, w tamtym dniu powiedziałem w sercu, tak Jezu, chcę iść za Tobą. To jest jedyna decyzja, której żaden człowiek nie żałuje. To jest największa decyzja, jaką możesz podjąć. W moim przypadku minęło 23 lata. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Trochę minęło. Nigdy tej decyzji nie żałowałem. Po prostu życie z Bogiem jest wspaniałe. A więc pytanie, czy dzisiaj pójdziesz za Jezusem? Jakoś tak się składa, że akurat w naszym gronie są tacy ludzie, którzy właściwie nie tracą nic, bo stracili już wiele w swoim życiu, albo bardzo dużo. Ale pamiętaj, co powiedział Pan Jezus. Jeżeli nawet byś cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniesiesz, to tak naprawdę straciłeś wszystko. A więc może nie masz nic z rzeczy materialnych, albo niewiele, ale masz coś, co jest najcenniejsze. To jest Twoje jedyne życie. I ja wierzę, że dzisiaj jest właśnie też ta szansa do tego, żeby coś dobrego zrobić. I wierzę też w to, że kiedy umieramy razem z Chrystusem, wtedy Bóg, wtedy na zasadzie Bożego Słowa, Bóg wyciąga z nas ten wielki potencjał w nas tkwiący. Wczoraj byłem pod wrażeniem wielu świadectw, ale to, co tutaj powiedziała siostra, przepraszam, że tak do ciebie ciągle mówię, ale to mnie dotknęło bardzo mocno. Mówiła wczoraj świadectwo, że przed nawróceniem, przed przyjściem do Pana gdzieś chodziła po parkach i tam wróżyła ludziom, a teraz jest w tym samym parku i mówi o Jezusie. Kto to zmienił życie? Samo się zmieniło? Podjęłaś dobrą decyzję? Nie. Słuchajcie, ziarenko zaczęło owocować. Potencjał jest wydobywany. Wczoraj też prosiłem, żeby powstały osoby, które kiedyś były uzależnione, a teraz innym pomagają. Czyli obumarło stare ziarno, a teraz jest ziarno, które wydaje owoc. Tam Jezus mówił o tym krzaku gorczycy, że w nim potem kryją się ptaki. To znaczy, twoje życie staje się użyteczne dla innych. A proszę jeszcze raz dzisiaj, ci, którzy kiedyś mieli problem, a teraz pomagają innym ludziom, przywożąc ich, mówiąc ich, wstańcie na chwilkę, że chcemy was zobaczyć. Oddajmy Bogu chwałę za nich. To są właśnie te ziarna, które... Chwała Bogu. Jest bardzo jedna ważna rzecz w Kościele Pańskim, w Bożym Królestwie, abyśmy uczyli się szacunku wobec siebie. Ja nie wiem, ilu ludziom pomogliście, ale wystarczyło jednej osobie, żeby tą duszę ocalić. To jest niezwykła rzecz. I myślę, że powinniśmy sobie taką wdzięczność nawzajem wyrażać. Czasami mamy takie hiperduchowe, a nie, to Pan Bóg. No to ja wiem, że Pan Bóg. Ale gdyby nie te osoby, gdyby nie ci ludzie, gdyby nie ich serca, no to byś, może by Pan Bóg by ci nie pomógł. Bóg używa nas, ludzi. Nie zapomnę, jak kiedyś pewnemu człowiekowi, który był w potrzebie, tam ktoś dał jakieś pieniądze i on taki był zbudowany i chwała Bogu i dzięki Bogu. Bóg jest dobry, Bóg się troszczy, dzięki Bogu, alleluja. Ja mówię, hej, a powiedziałeś mu dziękuję?
Że ci dał te 5 dych? No nie. No widzisz, Bóg go pobudził, ale to On ci dał. Te 5 dych nie spadło z sufitu. Może warto powiedzieć dzięki, że dałeś się Bogu użyć. Nie jest to miłe? Nie jest to miłe? Nie jest to mądre? A na przykład, kiedy pastor głosi słowo, niedobrze powiedzieć, dziękujemy ci, bracie? On pewnie powie, nie, chwała dla Pana. Jasne, że tak. Ale Bóg ma tutaj tylko jedne ręce, to są twoje ręce. Bóg ma tutaj tylko jedne usta, to są twoje usta, jedne oczy. Jesteśmy Jego ciałem tak naprawdę. Amen? My jesteśmy Bożym ciałem. A więc ten czwartek zawsze to jest nasze święto, święto Kościoła. Nie święto Opłatka, tylko nasze święto. Boże ciało to Kościół Pański. To są ludzie. Amen? Pomyślcie o tym kiedyś. Ja tak głoszę w swoim kościele. Słuchajcie, czwartek jest nasze święto. Święto Bożego ciała, święto Kościoła, święto ludzi. Nie obnosimy opłatków, ale świętujemy Kościół. To jest Boże ciało.